Wpatrujmy się w kolejny fragment ikony. Obserwujmy szczegóły. Stągwie są kamienne, wcześniej były wypełnione wodą, teraz są puste. Gdybym miał wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił. Słowo miłość stało się jednym z najczęściej używanych, a także nadużywanych. Miłość jest przeżywana i udoskonalana w życiu, jakie małżonkowie dzielą codziennie ze sobą i ze swoimi dziećmi. Historia rodziny nosi ślady wszelkiego rodzaju kryzysów, które są również częścią jej dramatycznego piękna. Trzeba pomóc odkryć, że przezwyciężony kryzys nie prowadzi do mniej intensywnej relacji, ale do udoskonalenia, konsolidacji i dojrzałości wina jedności. Nie żyje się razem po to, aby być coraz mniej szczęśliwymi, ale aby nauczyć się być szczęśliwymi w nowy sposób, wychodząc od możliwości otwartych przez nowy etap. Każdy kryzys pociąga za sobą pewne uczenie się, które pozwala na pogłębienie intensywności wspólnego życia, albo chociaż znalezienie nowego znaczenia doświadczenia małżeńskiego. Żadną miarą nie wolno poddawać się rezygnacji i godzić się na opadanie, nieuchronne pogorszenie, na przeciętność, którą trzeba znosić. Wręcz przeciwnie, kiedy małżeństwo podejmowane jest jako zadanie, które pociąga za sobą także pokonywanie przeszkód, to każdy kryzys jest postrzegany jako okazja, aby się spotkać i razem pić najlepsze wino. Każdy kryzys kryje dobrą wiadomość, którą trzeba umieć usłyszeć, wytężając słuch serca. Wodę znajdującą się w stągwiach można porównać do naszej ludzkiej miłości, która zdaje się zużywać z czasem. W naszym życiu zdarzają się chwile czy okresy, kiedy mamy wrażenie, że w stągwiach pozostało niewiele miłości. Każdy kryzys, mały czy duży, może stać się szansą, aby razem pić najlepsze wino, aby wino ich relacji zestarzało się i stało się lepsze. Czy naprawdę jestem o tym przekonany? Czy potrafię w to uwierzyć i zachować nadzieję nawet w chwilach trudnych? W chwili osobistej ciszy wyraźmy naszą modlitwę do Pana. Za co możemy dziękować i w czym możemy prosić Pana o pomoc?